Myślę, że mamy świadomość przejmowania. Jeśli ktoś sprzedał sobie działkę za grubą kasę, bo nie będziemy tu wymieniać, czy za 50 czy 300 tysięcy, ktoś się wzbogacił, ludzie biedni też nie kupują działek. To jest świadome tego, że powinien sobie tą drogę czy infrastrukturę poprawić. Jeśli my będziemy przejmowali, szanowni państwo, no, w mojej miejscowości jest jeszcze 20 dróg gminnych niezrobionych, utwardzonych. Panie radny, to tak można samo powiedzieć, że zrobić za sposób, mamy budować kolejną za 5 milionów. I są kuriozalne. Ja nie mówię o przypadkach, gdzie ktoś sobie tam sprzedał, faktycznie są działki, gdzie ktoś sprzedał drogi wewnętrzne i tak dalej. Można do tego podchodzić inaczej. Ale było kuriozum, jest takie na przykład na Spalicach, że część drogi, pół drogi, no nawet nie pół, tylko no tam kilkanaście metrów jest czyjeś prywatny, bo ktoś z gminy tam jeszcze za pana wójta poprzednik, ktoś to źle wytyczył, ktoś to źle wydzielił, droga szeroka, wszystko fajnie i zostawili to właścicielowi, a dalej już jest gminna nasza droga, która w jakiś tam sposób jest utwardzona, zrobiona i się jedzie i są doły, a jest to droga przejazdowa, wyjazdowa z osiedla i jest taki niewielki odcinek, że trzeba to po prostu, no według mojej oceny i z tego co pan wójt mówi, trzeba to przejąć, panie radny. Jak się nazywa ta ulica, o której pan mówi, że kawałek drogi jest jeszcze prywatny? To jest Wrzosowa wpada w Wierzbową. To jest taki krótki tam odcinek. Ilu jest współwłaścicieli tej drogi? Pięciu. Wniosek pani Rybskiej, bo to bodajże teściowa, tak? Dobrze mówię? Tak. Bodajże teściowa, tak? Dobrze mówię? Tak. Bodajże teściowa, tak? Dobrze mówię? Tak. Bodajże teściowa, tak? Dobrze mówię? Tak.